Cześć, witajcie, ja jestem Fikos i witam was w długo wyczekiwanym odcinku z serii Ocenianie Wozów Strzelackich. Korzystając z okazji, chciałbym dodać, że do współpracy dołączyła kolejna osoba, a jest nią Marcin Ziłkowski. Niestety stron na Facebooku nie posiada, lecz jego zdjęcia możecie oglądać na stronie czerwonesamochody.pl, do której link wklejam wam w opisie, lub właśnie w moich filmach. A teraz zapraszam do oglądania. Nasz dzisiejszy odcinek rozpoczniemy nieco starszym samochodem marki Iveco. Jest to model Eurofire 150E28, zabudowany przez firmę Magirus. Drabina mechaniczna wyprodukowana została po roku 2000, prawdopodobnie w 2001, lecz nie jestem tego pewien. Trzyosobowa kabina, 4 podpory hydrauliczne, koszt z maksymalnym obciążeniem do 270 kg, wiatromierz, prądownice, węże. To są jedynie niektóre rzeczy z wyposażenia tego pojazdu. Maksymalna wysokość robocza wynosi 30 metrów, natomiast ratownicza już 28. Identyczny model znajduje się na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, na którym miałem okazję wbić się w powietrze. No powiem wam, że widok z tych niecałych 30 metrów nad ziemią jest cudny, a zwłaszcza jeżeli trafi się na słoneczną pogodę. Zdaje mi się, że pojazd ten idealnie pasuje na rozpoczęcie filmu. Miejsce czwarte, a na nim Mercedes-Benz Atego 1628, zabudowany przez firmę Metz. Samochód niemieckiej firmy został wyprodukowany w roku 2007. Maksymalna wysokość robocza tego samochodu to 37 metrów. Na jego wyposażeniu znajdują się takie rzeczy jak trzyosobowa kabina, podpory hydrauliczne, kosz zamontowany na końcu drabiny, wiatromierz, nosze, węże, prądownice oraz wszelkiego rodzaju sprzęty potrzebne do ratowania życia. Mercedes ten stacjonuje aktualnie w jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 1 w Toruniu. Jako iż jest to jedyny Mercedes w dzisiejszym odcinku, więc aby większość mogła go zobaczyć, dodałem go praktycznie na początek filmu. I dlatego znajduje się on na miejscu czwartym. Podium rozpoczniemy nieco nowszą wersją poprzednika z piątego miejsca. Również jest to Iveco na podwoziu Eurocargo 150E28, zabudowany przez firmę Magirus. Drabina ta stacjonuje m.in. w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Jaworze. Pojazd prawdopodobnie został wyprodukowany w roku 2004. Jeśli mówię źle, poprawcie mnie w komentarzach. Drabina mechaniczna posiada możliwość wysunięcia kosza wraz z nawet 3 ratownikami na wysokość 37 metrów nad ziemią. Trzyosobowa kabina to standard przy tego typu pojazdach. Dodatkowo w skład wyposażenia wchodzą takie rzeczy jak skokochron, armatura wodnopionowa, agregat prądotwórczy, czy także aparaty ochrony dróg oddechowych, w skrócie AODO. Według mnie pojazd ten zasługuje na miejsce trzecie. Na naszym drugim miejscu znajduje się dość nietypowa drabina marki Iveco. Pojazd ten został wyprodukowany pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. Strasznie podoba mi się jej kabina, w której do akcji może jechać nawet 3 strażaków. Przypomina przez to jakąś amfibię lub coś w tym stylu. Jest to model 120-25, zabudowany przez firmę Magirus. Na swoim wyposażeniu może posiadać takie rzeczy jak skokochron, zestaw do pracy na wysokościach, czy także węże. Drabina ta może posiadać stały kosz roboczy, który maksymalnie może się unieść nawet 30 metrów nad ziemią. Myślę, że pojazd ten zasługuje na miejsce drugie. Na pierwszym miejscu istna perełka. E1 to pojazdy, które mają korzenie amerykańskie. Widać to na pierwszy rzut oka, że ma on taki tamtejszy klimat. Ogromna jak na drabinę kabina, posiada miejsce dla 7 ratowników. Samochód ten posiada także zbiornik na wodę o pojemności 1000 litrów, a autopompa, którą posiada, ma wydajność 3500 litrów na minutę. 30-metrowa drabina z koszem i działkiem gaśniczym z pewnością dają sobie radę z niewielkimi pożarami na większych wysokościach. Największe wrażenie, jeśli chodzi o ten samochód, wywołuje na mnie jego sygnalizacja dźwiękowa, do której link wklejam wam w opisie. Przez swą wyjątkowość wylądował on na miejsce pierwsze. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Pamiętajcie jeszcze o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, jeśli jesteście nowi. Żegnam się z wami. Do zobaczenia. Cześć.